Piotrze, witaj. Powiedz, co to jest za event? Tak, dzisiaj jest event Lifestyle After Hour. My wspólnie organizujemy go z hotelem Airport Hotel Okęcie. Także to jest event biznesowo, lifestyle'owy, gdzie są zarówno biznesmeni, ludzie z show biznesu, także każdy może poznać każdego. Dodatkowo dzisiaj mamy otwarcie tej telewizji, Gospodarka TV. Który jesteś właśnie szefem i właścicielem. Tak, dokładnie. Będzie można nas oglądać od października w internecie. Tu mamy adres strony gospodarka.tv. W przyszłym roku planujemy wejście na DVB-T. Póki co jest dzisiaj z nami podczas tej imprezy właśnie jeden z naszych, dwóch naszych ekspertów, Gabriel Janowski, były minister rolnictwa, a także Ryszard Marcinczak, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej, także będzie można ich wysłuchać dzisiaj właśnie na scenie, co będą mówić o swoich dziedzinach. Jakie jeszcze będą atrakcje właśnie podczas tego wieczoru? Z tego co wiem, również będzie pokaz mody projektantki Eli Piorun. Tak, w tej chwili akurat jest przedstawiana firma Givenchy. Zaraz, w zasadzie, za około pół godzinki będzie pokaz wspomnianej projektantki Eli Piorun, która między innymi ubierała ostatnio żonę prezydenta, tak jak pamiętamy. Cały czas ubiera. Cały czas ubiera, oczywiście. I później otwarcie naszej telewizji, także będzie można zobaczyć zwiastun naszego kanału plus przemówienia z naszej strony. Piotrze, skąd właśnie zrodził się u Ciebie ten pomysł, aby stworzyć telewizję pod nazwą gospodarka.tv? Tak, rozmawialiśmy z wieloma przedsiębiorcami, politykami. Mamy oczywiście jeszcze dodatkowo telewizję polityczną w naszej grupie mediowej. I czegoś tu brakowało na tym rynku, czegoś takiego, co łączy, można powiedzieć, przedsiębiorców. W zasadzie gospodarka to jest wszystko, bo to jest i dziedziny rozrywkowe, znaczy rozrywkowe może nie, ale dziedziny takie związane i z rolnictwem, i z przemysłem, więc czegoś takiego tylko z tym związanego jeszcze nie było do tej pory, więc po prostu chcieliśmy otworzyć coś nowego, czego nie było, a co jest tak naprawdę potrzebne. Powiedz, jak to będzie w przyszłości? Z jednej strony tutaj jest Flash, z drugiej strony jest Gospodarka TV, a jednocześnie mówisz też telewizja polityczna. Jak rozumiem, to są trzy różne podmioty. Czy te trzy podmioty istnieją jako z jednej strony niby trzy różne podmioty, ale w jednej takiej grupie medialnej? Tak, to jest grupa mediowa Novon Media, która skupia właśnie gospodarkę polityczną i wspomnianego Flasha, dokładnie. Powiedz, z jakich środków będzie utrzymywać się właśnie telewizja Gospodarka TV? Czy to ty będziesz finansować, czy jednak macie sponsorów swoich? Z rządu się nie finansujemy, tu częściowo, wiadomo, z reklamodawców, natomiast my finansujemy od podstaw ten kanał w ten sposób. Czy goście dopisali, jeżeli chodzi o dzisiejszy event? Tak, mamy naprawdę sporo gości, jak widać, podczas eventu, więc naprawdę no, dopisali tutaj wspólnie z hotelem. Myślę, że zorganizowaliśmy naprawdę fajną inicjatywę. I na samo zakończenie muszę zapytać, gdzie można będzie oglądać właśnie waszą telewizję? Czy pod tym adresem, który jest tutaj na banerze? Tak, dokładnie. www.gospodarka.tv. I od października zapraszam do oglądania.